Państwa na 16. posiedzeniu Rady Dzielnicy Abramowice w Lublinie i niniejszym otwieram obrady Rady Dzielnicy Abramowice. Na początek proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Kolejny punkt, przebudowa ulicy Abramowickiej. Punkt szósty, zmiana projektu oświetlenia ulicy Włóczańskiej. Punkt siódmy, dyskusja nad nowymi zmianami statutu dzielnic. Punkt siódmy, oświadczenia i komunikaty. Punkt ósmy, zamknięcie posiedzenia. W obradach przynajmniej w tym momencie bierze udział 6 osób, także nie posiadamy kworum, niniejszym nie możemy podejmować żadnych uchwał. Protokół 15 spotkania Rady Dzielnicy Abramowice z dnia 7 września 2017. Otwarcie posiedzenia o godzinie 18 przez Magdalenę Błaszczak, przewodniczącą Rady Dzielnicy Abramowice. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie kworum. Następnie przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Omówienie bieżących spraw dzielnicy. Oświetlenie ulicy Włóczańskiej, łącznik pomiędzy ulicą Włóczańską a Abramowicką na działce nr 23/11. Zajęcia dla dzieci dekupaż we wtorek o 17, między 17 a 19. O 19 zajęcia dla dorosłych. Gimnastyka w środę o godzinie 18. Omówienie projektu oświetlenia ulicy Włóczańskiej. Przeznaczenie niewykorzystanej rezerwy celowej na inne zadania z powodu braku możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Podleśnej i przeznaczenie na inny cel, to jest 5 tysięcy na przeprojektowanie oświetlenia na ulicy Włóczańskiej i 115 tysięcy na nawierzchnię asfaltową na ulicy Powojowej. Głosowanie w sprawie. 8 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Propozycje zostały przyjęte. Zamknięcie posiedzenia o godzinie 19.30. Podpisano przewodnicząca Rady Magdalena Błaszczak, sekretarz Rady Dzielnicy Joanna Wrześniewska. Tu jeszcze chciałam upozorzenie dla Was, ta przewodnicząca, możesz tam wpisać, tu jest, dołączy się. Kolega tu za Magdę, bo nie mogła być, nie? Za przyjęciem protokołu głosujemy zwykłą większością głosów. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Protokół przyjęto jednogłośnie. Oddaję głos przewodniczącemu zarządu. Dziękuję. No szkoda, że tak nas mało jest, to nie ma takich bardzo ważnych spraw, ale tak. Jest. Te rzeczy będą dalej, to powiem, a to sprawy bieżące. Jest tablica nasza, nowa ogłoszeń. Jeszcze chciałbym tam napis przy stokrotce wykonana z naszej rezerwy celowej. Chciałbym jeszcze, żeby tam był napis, bo nie zrobione, że to jest Rady Dzielnicy na tej tablicy. Tam powiesiłem ostatnio tam ogłoszenie, nie wiem, czytaliście pewnie. To jest jedno. Rzecz dzwonili, to może na razie przyznawcę, to od razu do przebudowy przejdę. Chciałbym, żebyście wszyscy zastanowili, bo tam powiedzmy przed święta i później, bo co, jeżeli będzie rezerwa podobna, nie? Co z rezerwą jakby przeznaczyć, na jakie tam cele, bo zrobimy pewnie, no nie wiem, jak będzie potrzeba, to zrobimy może wcześniej jeszcze, bo z mieszkańcami zebranie, ale jeżeli nie, na co przeznaczyć. I tak dalej powiem tam od naszej ulicy, tam z projektu tego oświetlenia włóczańskiego. Na co, czy też na przykład na szkołę, na przedszkole, coś tam, resztę na jakieś grubsze rzeczy, to też żebyście sobie to przemyśleli, żeby każdy z propozycjami tam miał propozycję. I podejrzewam, że takie będzie, a może będzie więcej, może mniej, nie wiadomo, ile pieniążków, ale jakie tam rzeczy, żeby były.
ostatnio poprosili mnie przez, wiecie zresztą, że tutaj są tańce dla dzieciaczków, dla pań i dekupaż dla dzieci. Ostatni wtorek było zakończenie, pokaz prac wykonanych przez tutaj dzieciaczków, także dość pięknie to ten wychodzi przez dzieci i chciałem zaznaczyć przez dorosłych, bo było parę osób, mam czy bać, co też uczestniczyło, dzieciaczki to o 18, oni o 19 tutaj właśnie w tych zajęciach. Bardzo fajne, jeżeli będą pieniążki przez Dzielnicę Kultury i pozyskamy, projekt się napisze, to na drugi rok jest taka chęć i wola, żeby to było. Teraz przebudowa ulicy Abramowickiej. W ostatnim tygodniu właśnie rozmawiałem z drogami miastami i okazało się, że jest taka tutaj na wizja lokalna na dzielnicy. Umówiłem się właśnie z tym państwem wszystkim i spotkałem się i mniej więcej się dowiedziałem, jak to będzie dalej. Przyszło już pismo z Warszawy, że podpisane jest Strabag, będzie to wykonywał. Byli tak z MPWiK-u, państwo byli z Zarządu Dróg i Mostów i ze Strabagu byli. I tak, do 8 mają dać harmonogram pracy. 8 grudnia. Mają dać harmonogram. Ja rozmawiałem tutaj z panem, że podjadę z panem Gromułką, tam właśnie obok tutaj inżynierem nadzorującym, że mi zapoznam się z tym i przekażę państwu, radzie i w ogóle mieszkańcom. Najprawdopodobniej zrobię takie zebranie, ale to jeszcze jak będę miał, to tu przemyślimy, jak to, żeby zrobić. I tam, tak jak mi mówili, tydzień po tygodniu będzie, że będę to robić, to, takie, że tego, że będą robić po kolei. Czy wodę, czy jakieś tam inne rzeczy, nie? Także jest... Może wtrącę poza zebraniem tutaj z mieszkańcami. Dobrze by było osobom, których nie będzie na tym zebraniu, gdzieś wywiesić na tablicach w takich punktach najważniejsze rzeczy, że o tej porze, nie wiem, wjadą jakieś dźwigi, czy... Tak, jak będzie harmonogram, to tak się rozwiesi, harmonogram pracy, jakiej będzie, bo to dość ważna rzecz w okolicy. Są takie rzeczy, nie wiem, możecie przekazać, ale tam mieszkańcom, ale powiem takie cztery takie ważne rzeczy. Że tak, rzeczoznawcy już chodzili, wycenili. I jeżeli rzeczoznawca wycenił ogrodzenie czy tam coś, jakieś tam rzecz, i będzie to zapłacone, żeby tego nie zabierać, bo to już jest miasto. Zapłacone miasta, żeby to nie było, bo jakbyście wzięli, to tego by ktoś ukradł, to nie? Bo będzie zapłacone. Nie wycenili to dziwne. Sąsiadów byli, a u mnie nie. Nie wiem, może zaraz dalej odpowiem. To jest jedna rzecz. Druga, następna rzecz. Nie ma takich rzeczy, tak mi ten pan mówił, że drzewa będą wycinane i ktoś sobie tam, albo to moje drzewa sobie posadzi. Nie ma tak. Zabierają to wszystko i nie ma dogadywania się, że zostawić się na przykład z bramy jakieś tam rzeczy czy coś. To wszystko do miasta ludzie jest zabierane, żeby nie było, bo później tego. Dzwoniła jedna z pań, bo tutaj tak jak przekazywałem rzeczoznawców, jest pięcioro z tymi działkami i pani Krystyna Kowaluk, tak, dzwoniła, że 99 tam jedne posesje, wyceniła już, znaczy wyceniła, była u tych wycena, poszła i tego. Ci reszty jeszcze nie dzwonili, to nie wiem. Jak będzie z tym. Także jak będzie coś wiadomo z tym harmonogramem, ja już będę miał, to z państwem odsłonię i ewentualnie ustalimy jakieś spotkanie. Najprawdopodobniej z mieszkańcami, no i z Strabagu może ktoś będzie, no nie może, tylko na pewno i z dróg i mostów. Nie, bo to najważniejsze osoby są. Bo tam z MPWiK-u to w tej chwili, że kanalizację czy ściekową, czy to będą robić wodę, to tak mniej ważne. I teraz tak, zmiany projektu oświetlenia uczelni. Ja bym jeszcze chciał do tytułu Abramowickiej, jak można. Tak. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo dyskutowaliśmy o tym, że prawdopodobnie część ruchu przeniesie się na Wólczańską, żeby jakiś wniosek może do Wydziału Dróg
i mostów o oznakowanie przynajmniej ograniczeń prędkości i to nażył tutaj zrobić, żebyśmy tutaj nie zostali rozjechani po prostu na jednym i drugim końcu. No tak, bo jak się okaże, że zrobią tutaj jakąś... Nie, jak wygląda projekt, to nie będą sobie stracić. Żebyśmy wystąpili my z takim wnioskiem, bo może takiego wniosku wykonawca nie podjąć, tak? To znaczy, to wcześniej tak rozmawialiśmy. Ja myślę, że prędzej przez Głuską będą jeździć niż przez Włóczę. Ale tak, możliwe, ale tutaj jest dużo mieszkańców, sami mieszkańcy, jak po prostu... Zaczną jeździć, nie? Wyrną na Włóczańską, a nie na Abramowicką. To zrobi nam się ciasno. Dobrze, kolejowe. No ale nie, słuchajcie, to będzie... Albo mieli... ustanowić ruch jednokierunkowy. Nie, jak będziemy mieli harmonogram, to będziemy wiedzieli, czy w tym roku, czy na następny będą jakieś główniejsze tam prace robili, nie? Także... Nie wiem, nie odpowiem ci też od nich, nie uzyskałem odpowiedzi. Może będzie ten, organizacja ruchu będzie nie, jeżeli będę na kanał harmonogram, to powiem, bo w tej chwili oni też mi nie odpowiedzieli, nie we wtorek, bo wszyscy byli. Teraz tak, zmiana projektu oświetlenia, przeprojektowanie tej ulicy Włóczańskiej. Rozmawiałem z projektantem w drogach i mostach. I jest w tym miesiącu, ma być ukończone to przeprojektowanie, ominięcie tych osób, co zmarły albo tak na Włóczęce. Jeżeli tylko będzie, to oni nas znać i później będą z Wydziału Urzędu Wojewódzkiego iść dokumenty, tak, i myślę, że już to... Czyli do końca roku on ma skończyć? Tak, to ma skończyć na, już mówi, że prawie po końcowi, no ale jeżeli będzie to ja do pani Kulik podjadę i zresztą cały czas teraz w tygodniu to jestem tego. To niech wystąpi o pozwolenie na budowę jak najszybciej, żeby nam się uprawomocnić. Mm-hmm. Wtedy będziemy tak. Mieli pewność, że możemy to zrealizować. Nie, on musi to w tym roku skończyć, to dlatego, że pieniążki nie na to, co przeznaczono. Ale rozumiem, on skończy tylko uzgodnienia, nie będzie miał prawomocnego pozwolenia i to dokończenie, to kończy nam prawomocne pozwolenie, a nie samo przerysowanie i zdobycie nowych praw. Dowiem się, będę w drogach i mostach, to dokładnie. Wam powiem teraz tak, oczywiście, kto tam jeszcze teraz tak. Słuchajcie, nowe jest zmiany w statucie. Część osób z dzielnic i mieszkańcy chcą zmian. Tu mam, podam to po kolei, sobie tam w domu przeczytacie, nie to na stronie internetowej, czy ja wam poprzesyłam, bo jest u mnie to najwyżej zmiany. Jeżeli coś uważacie, że w statucie rad dzielnic jest nie tak, czy coś nie pasuje, czy by pasowało coś zmienić, czy dodać coś, to można to zgłaszać, można do mnie, można bezpośrednio i właśnie w urzędzie złoży się to, powiedzmy, tylko trzeba najlepiej się zapoznać, żeby się nie dublować. Tak, zebranie ostatnie było i jakie termin? Wiesz co, do kiedy te wnioski trzeba zgłosić? Nie pamiętam, ale myślę, że w ciągu półtora tygodnia do tego, żeby to załatwić. Przecież my jako radni znamy ten statut na pamięć. Ale to są propozycje zmian. Panie Adamie. Które też będziemy znali na pamięć. A my zostajemy przy tym, co słuchajcie, tutaj zmiany na mnie potrzebne, tak. My wydzierżawiamy tutaj ten budynek, znaczy wydzierżawiamy razem z miastem. No i ale tutaj misericordia, zawsze coś jakieś tam sprawy miały problemowe, że pieniążków nie tego. W jednym z właśnie z wniosków, co było napisane odnośnie dekupażu, tutaj jakby zajęcia 500 zł, chodziłem po fakturkę, jest przekazane tutaj na to stowarzyszenie, na dom samopomocy. Także no, oprócz tego tam środki pewnie zawsze kupuję, jak tutaj panie sprzątają po tym, także myślę, że misericordia, znaczy nie stowarzyszenie, tylko właśnie ten nie będzie do nas miał bardzo, bo dostały pieniążki, nie? Sam fakturkę tutaj mówiłem tam na dzielnicę kultury, bo tam wszystko na Bronowice. Wszystko przechodzi. Nie wiem, no jakiś ktoś proszę pytanie odnośnie coś tam.
To jesteśmy w punkcie. No Andrzej tak szybko popędził, że już jesteśmy tak, w 7-7. To błąd mamy. Mamy 2-7 punkty. A to czekaj. Nie ma. Nie ma. 2-7. Przepiję się. Można? Tak. Udzielam. Forma tego zebrania, myślę, że jest bardzo dobra, że przed tym całym tym działalnością obrowieckiem na przybudowę zebrać z mieszkańcami. Kto przyjdzie, to przyjdzie. Kto nie przyjdzie, to wtedy będzie jego sprawa. I tak jak mówisz, pójdzie harmonogram, napisać, żeby tam nikt nie zarzucił, że nie byli. I to, co ja powiem, tam oczywiście jest, tam będą kłopoty, tak jak tam niektórzy mówili, nie wiem, co z płotami, jak płoty rozwadą, czy będą zagrzewane, czy zakrywane, jak ze zjazdami, także nie ma. Kto by chciał, to by się dopytał, co to będzie z tym robić. Druga rzecz, to nie wiem, jakby jak Andrzej robi jakieś zebranie na wsi, kto ma maila, to żeby się wysyła informacje dla nas, bo to tak, nie wszyscy chodzą do sklepu, ktoś tam się pyta, nie, gdzieś się dowiaduje, że tam jakieś zebranie jest, albo ktoś mi się... To znaczy ja, mieszkańcy, że to pora wszystkie. Nie, jeśli powiedzmy, jest, wiesz, że jakieś ogłoszenie jest prawie, zebranie rady. Prawie mieszkańcami, nie, to żebyś też, ci co mają te, co mają adresy mailowe, to żebyś tam wysyłał, żebyśmy wiedzieli po prostu. Trzeba by było wydrukować karteczki, tam jest czynny, bo później powiedzą, ten nie miał, tam ten nie miał. A być może, że przy zebraniach brandyckie to chyba dobrze by było. To znaczy, no, bo tak później, to tak jak jest teraz, o, co tam radzica, a Radźka, a ona nie widziała, już, bo nie widziała. Tak jak zwyczajnie będzie, to i... Ale przy tym, przy przebudowie, to dobrze Marta mówi, co trzeba dopasować. Nie wiem, pretensje, jak z ostatkami chodzi, tak samo było. Wszyscy, niektórzy byli, niektórzy nie byli, nie? I te informacje o tych rzeczoznawcach to też tak dziwne. Tak, dziwne, a nie wiedziałam nawet. No ale nie, no większość, tak jak ci powiedziałam, to wszystko zostało. Nie, ja to stanowczo był tak, jak Marta mówi, nie, że no to... każdy dostał informację swoją drogą, żeby była informacja tam, gdzie wisi. Żeby sprawa była czysta, tak jak mówię. Przynajmniej już Abramowickiej, bo tam... Ja wiedziałam, to chyba najbardziej dotyczy. Jeszcze jedna rzecz, czy by się nie udało tam postawić takiego kontenera na odpady niebezpieczne, kiedyś tutaj u nas stał, bo z tego co wiem, to najbliższy gdzieś jest na Bukowie. A tu nie wiem, bo by się dogadał z 10. Na Bukowej nawet jak jest, to jest zawsze załadowany, szkoda. Bo tak jak ja widzę nawet i po sobie, że jest dużo na przykład środków chemicznych, nie? Tam żarówki, farby, takie te pierdoły. To już niekoniecznie może być u nas, jakby stał na 10, nie wiem, w Abramowicach albo w Głoskiej, nie wiem, tam z kimś dogada, to zawsze mu lepiej tutaj wyjechać na zmianę. Bo przez las chodziłem, to widzę tam znowu. Nie są duże rzeczy, nie, ale tam po gdzieś tam po opryskach wyrgnięty to jest. No tak, tego nie może. To jest oprócz tego, faktycznie z tym jest kłopot. Oprócz tego to i do księży tam i tu pójdę też, to jest, bo tam dużo chodzi, nie? Żeby tego. To ja mam jakby... Co? To ja mam tu. Już koniec punktów? Nie, jeszcze może zgodę. Nie, no ktoś miał, to co miałem do przekazania, taki... A ja, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Zostało wykonany asfalt z tej rezerwy przeniesionej z naszej, z Włóczańskiej na Powojowe zrobiony. Byłem do późna, robili do 10:30 prawie, bardzo wtedy z dzielnicy punktu było takie spotkanie. Zajechałem i zrobione to jest, uważam, że w miarę za takie finanse, tyle co się udało. No, całą się udało zrobić, nie, ale 3 metry, jak to będzie, czy dalej, czy... Dzwoniłem dziś również do tego, bo zgłaszałem z Włóczańską niezdołaną różnymi, szczególnie od Strojnowskiego, że tam jest nagiany. No i jest, przeczytam z pan Kozłowski, bo nie było tego pana, co się zajmuje, że zgłoszone jest już i ta firma ma wykonać, ale to oni mają odpowiedni czas na to wykonanie. Ale Andrzej, nie Strojnowskiego, tylko od odległej, tak? Ale... Tu jest z tej strony, to jest tam to jest, no to już tragedia jest. To znaczy, no nie jest źle, jest tragedia. Nie jeździłem tam, a tam to całość muszę robić, nie ma tego. No. Ale tak czy tak to będą, wiesz, będą jak będę robić od końca do końca, nie? Tylko, że tak dzisiaj zrównić, dzwonili jeszcze raz, ponawiałem to, ale jest to zapisane, no bo nie jeżdżę Włóczańską, nie? No to tam mieszkańcy mi dzwonią. Akurat to zresztą ostatnio chory, będę karę to górę jeszcze nie zrobił, jestem tego, to nigdzie się nie wybierałem. Jeszcze on coś mnie tam Turowski na jakiego robił.
Tak, rozmawiamy. To jest właśnie taki... Nie wiem, co tego rondo. Rondo, to jest tak. Nawraca na 16. Placu Graczan. To jest własność prywatna. W tej chwili dzierżawi na 99 lat jeden pan. Nie? To jest poza terenem Lublina. I rozmawiałem dwa razy z zarządem dróg ZTR. I oni tak, zarząd dróg i mostów nie da finansów, żeby tam wysypać. Tam są doki, nie? ZTM też nie może, bo poza Lublinem, zresztą to jest gmina, nie? I to jest taki ten. Ja rozmawiałem, że jak wezmę to tam i postaram się, wcześniej tak rozmawiałem, że coś tam w własnym zakresie coś wysypać, porozmawiać z właścicielem. Wstępnie rozmawiałem z nimi, mam jeszcze dać odpowiedź, czy on może by coś zrobił, czy ja. Trzeba by zapłacić normalnie gotówką i zrobić, bo tak jak tu zrobiliśmy w tym czynie społecznym, tu się kupiłem ten co podnieśliśmy do kładki, do na łąkach, no bo to prywatny grunt i ci zgodzili się, a miasto nie za złotówki, no bo takie jest ten. No to zrobiliśmy. Nie, wszystkim dobrze, że zapytałeś to i dlatego. To jest, nie jest miasto, no, jest. Nie jest miasto prywatne. To tylko dogadać się tak jak tu. Dogadaliśmy się i wyłożyć finanse i wysypać, bo inaczej rozmawiali. Może jakoś uda się, żeby, bo to tak. Koszta tam by było, trzeba ileś tam tych 150 zł i takie łyżka, nie no, ale może się wstępnie z nim rozmawiać, z tym właścicielem, nie? I przekazywałem to panu Turowskiemu, tylko że on jakoś nie był stąd. Nerwowy jakiś. No. Następne, no myślę, słuchajcie, to następne to nie będziemy planować, bo tak. Byśmy zrobili, no, z zarządem jeszcze porozmawiamy. Byśmy zrobili, no jak może będzie coś wiadomo z tym harmonogramem i kiedy i jak, nie? Może z pół godziny przed zebraniem, czy... Tak, zrobić wcześniej, nie? Tylko słuchajcie, zobaczymy jaki ten harmonogram, bo jak oni tam będą jakieś początkowe, jakieś drobne rzeczy robić, no to zaczekać powiedzmy tydzień czy dwa, drugi będzie może harmonogram. Nie wiem jaki ten harmonogram, na ile będzie, nie? Żeby tak już koncepcję, no ale to no, nie będziemy gdybać, bo pytałem się ich, oni też nie chcieli to powiedzieć, że tak i tak to będą robić, to będą. Tylko nie, no słuchajcie, ale oni mają... Andrzej, to nie jest tak, to nie jest tak, że oni wymyślają coś w trakcie. Oni z jakichś założenia tego remontu mają ogólne i już, tak? No, chodzi przede wszystkim o informację, czy będzie ruch zamykany, czy będzie będą wjazdy otwarte, czy będą tutaj ruch wahadłowy, czy nie. I to jest na pewno w tej chwili jest wiadomo i to tylko o to chodzi, żeby to ludziom powiedzieć. Ale już mi oni powiedzieli, mi dadzą dlatego, przecież nie będziemy dyskutowali o każdym wjeździe z osobna, bo to nie ma sensu, tak? Ja na pewno jak będą zamykali jakieś pojedyncze wjazdy w ciągu dnia, no to będą informowani na bieżąco. No, a chodzi przede wszystkim o w jaki sposób. Tak, główne założenia ja tutaj przed wolą. Będę miał, to będziemy. Dyskusja o włożeniu piachu nie ma sensu. Nie? Tak. Kończę od razu się zapytać, czy przyjdzie ktoś taki, który odpowie na to, nie, żeby no właśnie, żeby nie było ostatnio. Czyli gdzie powie, to ja nie jestem od tego i tak dalej. Musi przyjść albo ten kierownik budowa, albo bezpośrednio. To tylko kierownicy, według mnie to tylko Bułka. Jeśli Andrzej przyjdzie z Urzędu Miasta, to mnie nie. Nie. To musi, to jeżeli tak jak jest z kim, bo ja z nimi rozmawiałem. Trzeba poczekać na takiego klienta, który przyjdzie, powie, będzie robiony ruch wahadłowy, będą to, będzie tam, to będzie tam. Przynajmniej tak powiem, tak. Harmonogramy, nie? Jak to na budowie zawsze jakieś tak, 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 no to gaz wybuchnie, to coś. Nie, we wtorek rozmawiałem i z nimi to powiedzieli, że powiedziałem, rozmawiałem, to powiedział, żeby tam pan Gomułka, to nie, od dróg, od elektryki to mnie, nie, tam było mnie, od drogi i ze strapagu, co oni będą robić, no te dwie są najważniejsze, inwestor i wykonawca, no bo... A jest już data rozpoczęcia prac? No nie ma, domówię, jak będzie harmonogram, to ci nie powiem. Myślałem, że podpisane. Podpisane i do 8 mają mieć ten. I tyle wiem, nie chcieli bardzo więcej dyskutować, wiesz, nie? I odpowiadać na pytania. No a określili się, jaki czas mają na zrobienie tego? Kwietnia 19 roku. 19 roku, do 15 kwietnia. 15 kwietnia. Ale to mają tylko jeden rok, bo zima teraz się zaczyna i później zima. A jak zima jest, to weź dokończyć jakieś drobne rzeczy, bo może i śnieg. No, trzeba,
że on mogą coś nawozić, mogą, jak tak. Będzie pokładane. No, będą po obu stronach wody szły, nowe oświetlenie. To też będą robić. Ale nie oświetlamy. Dobrze, no. A z tymi latarniami co robię? No, bo tańsko nie powstanie. O, jak będą demontować, możemy wnieść, żeby od razu stawiali tam. Po co przychodzi? Przy mieszkańcom to powiem, bo na nos też to, co jest demontowane, czy kostka, czy inne rzeczy, nie można, nikt nie zamontuje w mieście, musi być nowe, żeby była gwarancja na to. Nie to, że wytegnął. Nie jest demontowane. Idzie wszystko do miasta. I co oni z tym robią? Nie wiem, nie chcieli mi odpowiedzieć. Kostka pozarkowa z tego? Mogą sprzedawać. Może sprzedają, nie wiem, zapytacie się, mi nie chcieli powiedzieć. Wszystko idzie. Wszystko idzie. Bo ja pytałem się, czy to na przykład odnać wziąć i wykorzystać. Składowana, co to jest, będzie później. Wykorzystać gdzieś tam w Radzie Dzielnicy, ale mówi, jak to wykorzystać, jak nikt później tego nie ułoży, bo miasto nie ułoży, a my sami przecież nie będziemy układać, bo musi być nowa kostka i koniec. Tak to ale zrobiamy. Przecież latarnie się nie zniszczyły, nikt im tam nic nie zrobi. Ale to już nie masz problemu. Nie masz. Tanie było, oszczędności. O, ja to jest, no, to jest robiła. Oni robią tak, jak robią. Oczywiście tam jest budżet. Czy napisali wniosek, że chcemy te latarnie na Wróczańskiej do odbudowy? Tak. Pewnie tak. Na 90%. Żeby tylko kotły, nie wiem, nowe postawili, żeby się trzymały. Ale to są za wielkie lata. Nie wiadomo, czy będą odpowiadać wymogom technicznym, czy tak jest, czy tak jest, bo może teraz LED-owe. No tak, lepiej nawet odpowiadać. No lepiej nawet odpowiadać. Podatek. Wszystkie kotły się wyjaśnią. Jaka będzie oświetlona? Głosko będzie. Bo tam będzie wszystko. Jakie byśmy zrobili? Ktoś jeszcze pytanie jakieś? Wnioski? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady Rady Dzielnicy Abramowice. Dziękuję Państwu serdecznie za udział. Dziękuję Panu za prowadzenie.